Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pięknie. Prawo i Sprawiedliwość powołało pełnomocników w powiatach. Jak pani sobie wyobraża ich pracę? No i na czym ona miałaby polegać? To tylko dowód na to, że jesteśmy absolutnie bardzo przygotowani do wyborów. Traktujemy te wybory bardzo poważnie. No i już dzisiaj zaczynamy się organizacyjnie do tego przygotowywać. Pełnomocnicy to nasi najważniejsi ludzie w powiatach, bo to są liderzy powiatowi, którzy będą mieli za zadanie organizację w ogóle życia partii w powiatach, no ale w przeddzień tego najważniejszego dnia, czyli wyborów prezydenckich, będą mieli za zadanie również organizować całą kampanię prezydencką. Kampania prezydencka jest dla nas fundamentalnie ważna. Mamy świadomość, że dla każdego Polaka dobry prezydent, no to taka wizytówka naszego kraju. W związku z tym nasi pełnomocnicy powiatowi będą odpowiedzialni za tworzenie jak najlepszej kampanii, jak najbliżej mieszkańców. Pamiętajmy, że ta kampania sprzed 5 lat pana prezydenta Dudy to była wyjątkowa, niezwykła kampania, kiedy pan prezydent Duda jeździł po całej Polsce, również na Opolszczyźnie, był w prawie każdych powiatach, miastach powiatowych, a w tych, których nie był, w dwóch nie był, to w czasie kampanii obiecał, że przybędzie i przybył rzeczywiście już jako prezydent do tych miast. Czyli po pierwsze niezwykle słowny prezydent, po drugie rozumiejący właśnie mieszkańców, taki, który chce być blisko każdego Polaka. No i taką kampanię właśnie będziemy czynili. Być może ona nie będzie tak bardzo dynamiczna jak te 5 lat temu, ponieważ już jako prezydent pan Andrzej Duda ma wiele obowiązków wynikających z pełnienia funkcji, ale na pewno będzie chciał realizować ten dobry pomysł na bycie blisko Polaków, czyli na kampanię bezpośrednią. Ale jeśli spojrzymy na właśnie pełnomocników, to też zmian wielkich nie ma, tylko w dwóch powiatach doszło do zmiany lidera. Trzech, bo w Krapkowicach również. Krapkowice również. Tak, ponieważ ci państwo, nasi pełnomocnicy, którzy sprawdzili się tak bardzo w poprzednich latach, będą swoją misję kontynuowali. W trzech powiatach dokonałam zmiany, ponieważ dotychczasowi pełnomocnicy, którzy także się sprawdzili bardzo mocno, są na nowych zadaniach, na nowych odcinkach pracy i dajemy szansę nowym osobom. No są kandydatury, które trochę kontrowersji wzbudzają. Na pani profilu społecznościowym była taka duża dyskusja o panu Dariuszu Kaśków. Ach, ja myślę, że nie tylko pan Dariusz Kaśków wzbudza kontrowersje. Zawsze jest tak, że kiedy pojawia się nowa postać, to wtedy zaczynają się dyskusje i dobrze. To oznacza, że takie osoby budzą pewne emocje, a jak budzą pewne emocje, to oznacza, że są pracowite, że są aktywne, że są dynamiczne, no i wywołują dyskusje, czyli swoją pracą właśnie wywołują dyskusję. Ja jestem zawsze zadowolona z takich reakcji, bo to oznacza, że nie dajemy figurantów, tylko dajemy ludzi z krwi i kości, którzy potrafią pracować z grupą. Dla niego to chyba też taka duża zmiana, prawda? Jakby powrót do czynnej polityki. Tak, i ja się z tego cieszę, ponieważ pan Darek Kaśków, jeżeli mówimy o jego osobie, no to jest osoba, która dla Prawa i Sprawiedliwości zrobiła bardzo wiele. W powiecie głubczyckim jest postacią znaną. Może rzeczywiście w niektórych środowiskach kontrowersyjną, natomiast jest to postać niezwykle mocna, niezwykle dynamiczna, niezwykle pracowita, rozumiejąca mechanizmy polityczne, ale również rozumiejąca, jak się prowadzi kampanię. A przecież o to wszystko w tych najbliższych 6 miesiącach nam chodzi, żeby jak najlepiej przygotować powiaty do tego, by wygrać tę batalię o prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli jak rozumiem, ich zadaniem pełnomocników będzie organizowanie spotkań, rozmów, przekonywania ludzi. Tak, oczywiście, że tak, to w tej warstwie kampanijnej, ale jest również ta warstwa życia wewnętrznego partii, czyli zachęcanie jak największej liczby osób do tego, żeby w szeregi Prawa i Sprawiedliwości wstępowali, no i żebyśmy wszyscy się czuli zmobilizowani. To, że rzeczywiście szeregi Prawa i Sprawiedliwości są zmobilizowane, członkowie naszej partii są niezwykle zachęceni do pracy, no to pokazują wyniki ostatnich dwóch wyborów w tym roku, czyli wybory do Parlamentu Krajowego i do Europarlamentu, kiedy rzeczywiście krok po kroku, pracując bardzo wytrwale, wszyscy członkowie w każdej, nawet najmniejszej miejscowości Opolszczyzny,
Lubelszczyzny po prostu zawalczyli o bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Ja jeszcze raz to przypomnę, bo to warte podkreślenia, że sukces PiSu na Opolszczyźnie był olbrzymi. Wzrost poparcia dla naszej partii to w porównaniu do wyboru sprzed 4 lat to 63%. Czyli tak naprawdę zawalczyliśmy o wielkie podniesienie zaufania naszych mieszkańców Opolan do Prawa i Sprawiedliwości. To jest wynik oczywiście pracy wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. Ale podczas tych obu kampanii, które jak pani sama kiedyś oceniła, prowadziłam niezwykle intensywnie, czyli też postawiłam na kampanię bezpośrednio, miałam kontakty z wieloma mieszkańcami Opolszczyzny i tak często słyszałam, chcemy wejść do PiSu, chcemy być z wami, chcemy pracować dla PiSu, dlatego tym bardziej ci pełnomocnicy już jakby w nowej odsłonie, przy nowej kadencji będą mieli za zadanie również poszerzać struktury Prawa i Sprawiedliwości, czyli normalna praca każdego pełnomocnika jako szefa powiatowego partii. Z jednej strony to wyzwanie pod tytułem kampania wyborcza, a z drugiej strony wyzwanie związane z pracą wewnętrzną partii, czyli umacnianie struktur Prawa i Sprawiedliwości w powiatach, rozszerzanie struktur, bardzo aktywna działalność, tak abym powiedziała, mocno na zewnątrz wychodząca, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość to partia żywa, to partia dla ludzi, partia rozumiejąca ludzi, partia promująca programy rządowe, no bo przecież jesteśmy zapleczem rządu. W związku z powyższym to jest wielka praca wszystkich pełnomocników. A ponieważ znamy się wszyscy z tego grona pełnomocników, które zaprezentowałam na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu, to są ludzie niezwykle pracowici, oddani partii, rozumiejący w takiej warstwie politycznej, ale również psychologicznej ludzi. Jestem przekonana, że z tym zespołem jesteśmy w stanie bardzo dużo dobrego zrobić dla Opolszczyzny, ale również bardzo dużo dobrego zrobić w kampanii prezydenckiej pana Andrzeja Dudy. No widać dużo optymizmu, ale też spojrzałam w dane PKW sprzed 4 lat i gdyby Opolszczyzna miała decydować o tym, kto będzie prezydentem, to byłby nim Bronisław Komorowski, zdobył 58% poparcia. No właśnie, tym bardziej jest to dla nas większe, wielkie wyzwanie, ponieważ te 4 lata temu Opolszczyzna rzeczywiście świeciła się w barwach Platformy Obywatelskiej, a 4 lata ciężkiej pracy, bardzo ciężkiej pracy, też swój wkład w tym widzę, no bo jako wicewojewoda to prezentacja tych wszystkich programów rządowych, promocja programów rządowych, a przede wszystkim wykorzystanie dla Opolszczyzny tych programów rządowych, to również wkład, by pokazać, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to są realne rządy dla dobra każdego Polaka. No i stąd wielkie poparcie dla PiS-u w ostatnich wyborach parlamentarnych. I mam nadzieję, że ten kasus sprzed 5 lat w wyborach prezydenckich się już na Opolszczyźnie nie powtórzy, że zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości sprawdził się ze swoją wiarygodnością, rzetelnością, ale też takim zrozumieniem potrzeb Polaków, ale również pan prezydent Andrzej Duda sprawdził się jako prezydent. Patrząc przez pryzmat prezydentur poszczególnych panów w poprzednich kadencjach, to ja absolutnie obiektywnie mocno podkreślam, że to jest najlepsza prezydentura i myślę, że wielu Polaków chce, żeby pan Andrzej Duda kontynuował swoją misję na tej funkcji i również na Opolszczyźnie jest taka potrzeba. Dobrze, że pani przypomniała te wyniki sprzed 5 lat, bo one tym bardziej będą nas mobilizowały do wielkiej pracy na rzecz wielkiej wygranej również na Opolszczyźnie pana prezydenta Andrzeja Dudy. W Opolu chyba będzie jeszcze trudniej, bo pani jest pełnomocnikiem na Opole. Tak, tutaj tak. Dość duża przewaga, 66% głosów. Zawsze Opole, stolica województwa, jest dość było trudne dla Prawa i Sprawiedliwości było trudne zawsze, ale też muszę pokazać, że na przestrzeni tych ostatnich lat, ostatnich wyborów, ta nasza ciężka praca procentuje tym, że odbijamy Opole. To nie jest łatwe. Zawsze duże metropolie, a dla województwa polskiego to właśnie Opole jest tą wielką metropolią. Były dla Prawa i Sprawiedliwości trudniejsze. W związku z powyższym będziemy po prostu ciężko pracować. To dla mnie również, dla pełnomocnika okręgowego z jednej strony, ale również pełnomocnika miasta Opola, wielkie wyzwanie, no i po prostu otwarcie na wielką pracę. To jeszcze w tej części na antenie zapytam, który powiat ma, tak powiem kolokwialnie, najwięcej do roboty?
Powiem szczerze, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego ciężko odpowiedzieć, ponieważ wybory parlamentarne te ostatnie pokazały, że w każdym powiecie Prawo i Sprawiedliwość zyskuje. Takie trudne powiaty, o których zawsze mówiliśmy, Strzelce Opolskie czy Krapkowice, no to są już powiaty, o których ja chętnie mówię, że to są nasze powiaty, bo zarówno w Strzelcach Opolskich, jak i w Krapkowicach PiS zyskał o wielokrotnie. Także to oznacza, że my tam zaczynamy już mieć swoje przyczółki, by nie powiedzieć, że nawet matecznik. Także mam nadzieję, że tutaj w tych obu powiatach będziemy bardzo ciężko pracować. Myślę, że te dwa powiaty są dla nas wielkim, wielkim wyzwaniem. Mhm. Wioletta Porowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości i szefowa Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie, jest Państwa i moim gościem. Druga część rozmowy na stronie www.radioopole.pl. Pani poseł, no to przejdźmy do tych kandydatur, które mamy. Wczoraj ujawnił się kolejny, Szymon Hołownia. Widzi pani w nim jakieś zagrożenie? Żadne, absolutnie. Wie pani, Polacy już się nie dają nabierać na celebrytów w polityce. Są takie badania socjologiczne, które pokazują, że wpływ na opinię publiczną mają w tej chwili największą celebryci. Ale to jest tylko i wyłącznie w warstwie tworzenia pewnych osądów. Natomiast jeżeli chodzi o taką realną politykę, to Polacy już nabierają takiego wielkiego wyczucia. Nie dajemy tego kredytu zaufania ludziom, którzy są znani tylko z tego, że są znani. A pan Szymon Hołownia no jest znany z tego, że jest znany, że jest tak naprawdę showmanem. Żadna poważna taka propozycja nigdy z niego, z jego ust nie padła. Ja wczoraj oglądałam jego wystąpienie i aż się zadziwiałam, że przeszedł taką metamorfozę i takie szybkie, nagłe metamorfozy są po prostu niewiarygodne. Czyli nagle był showmanem, a wczoraj się pokazał i objawił jako poważna postać. No nie można tak z dnia na dzień się przeistoczyć i po prostu to jest mówiąc krótko, takie trochę oszustwo piarowskie i na to Polacy na pewno się nie dadzą złapać. Co więcej, pamiętajmy, że te mechanizmy, które tak bardzo wczoraj krytykowały pan Szymon Hołownia, czyli że politycy dbają tylko o struktury partii, no to świadczy, to wyszydzanie świadczy o tym, że nie rozumie po prostu mechanizmów politycznych. Za każdym politykiem musi stać armia, czyli partia. Dobra, silna struktura polityczna, która pracuje między innymi w terenie. Dlaczego my się zajmujemy powiatami i tworzymy w powiatach silne struktury? Właśnie dlatego, żeby one pracowały nawet w najmniejszej miejscowości. A Szymon Hołownia, czym ma w najmniejszej miejscowości swoje struktury. To wszystko przed nim. Struktury, które staną za nim, będą rekomendowały swoimi poczynaniami działania również Szymona Hołowni. No nie ma po prostu. Także to jest celebryta, za którym być może stoją jakieś siły, które chciałyby wysforować innego kandydata niż pani Kidawa-Błońska, która się, jak państwo wiecie, no dosyć mocno zblamowała takim nieporadnym wystąpieniem, nieporadnym w warstwie takiej werbalnej, wizerunkowej, ale również takim nieporadnym wystąpieniem merytorycznym. No bo cóż Wiekopomnego powiedziała w swoim wystąpieniu? Dokładnie nic. Także po prostu po tej drugiej stronie nie ma poważnej propozycji na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy, że to jest naprawdę najważniejsze stanowisko w państwie. To nie może być osoba, która jest karykaturą prezydenta. To nie może być osoba, która nie wie, co chciałaby uczynić. To nie może być osoba, która nie umie się wysłowić. No to musi być osoba o wielkim warsztacie wizerunkowym, a pan prezydent Andrzej Duda absolutnie to ma. Nigdy się nie wstydzimy, kiedy pan prezydent występuje, czy występuje w Polsce, czy występuje za granicami naszego kraju. Zawsze wspaniale Polaków reprezentuje. Ale pamiętajmy, że prezydent to również stanowisko niezwykle merytoryczne. To nie jest przecinanie wstęg, to nie jest tylko i wyłącznie reprezentacja. To są ważne decyzje dla życia Polaków. A tutaj pan prezydent jako prawnik, jako wytrawny polityk, od wielu lat przecież działający w przestrzeni politycznej, mający doświadczenie też wcześniejsze w Pałacu Prezydenckim, jeszcze za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, te wszystkie niuanse merytoryczne rozumie, zna i zawsze jego decyzje są niezwykle wyważone. Nawet jeżeli są trudne i kontrowersyjne, to zawsze potrafi swoją decyzję obronić. No nie wyobrażam sobie pana
Szymona Hołownię w sytuacji, gdzie miałby uzasadnić jakąś ze swoich decyzji. No stawałby na głowie, na rzęsach, tak jak to czynił w programach rozrywkowych. No zastanówmy się, czy miałaby to uczynić pani Kidawa-Błońska, której się wszystkie organy europejskie myliły, nie potrafiła nazwać jednoznacznie, o jaką instytucję jej chodzi. No czy miałby to ktokolwiek z Lewicy, którego jeszcze przecież nie znamy, ale skoro w tej chwili Lewica się tak mocno szarpie pomiędzy sobą, kogo wystawić, no to też nie będzie poważny kandydat, który ma zaplecze. Na tę chwilę uznaję, że nie pojawił się żaden poważny kontrkandydat dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Na pewno tym kandydatem, kontrkandydatem nie jest pan Szymon Hołownia. Wręcz uważam, że nie powinniśmy mu za dużo nawet czasu poświęcać. Wczoraj słyszałam taką opinię, ktoś powiedział, że jego popularność czy jest gdzieś na poziomie jakiejś dzielnicy, także no, nie jest to poważny absolutnie kandydat. Bardzo dziękuję. Violetta Porowska, szefowa Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie, była państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.